Jesteśmy na zbiorniku PZW. Pedra. Nie robię. Za duży. No, jak widzicie, to jest za duży. Siedzimy tu. Mamy nadzieję, że film Wam się spodoba. Jeśli tak, zachęcamy do subskrypcji, łapki w górę, a także komentarze z opinią o tym odcinku. Usłyszeliście go także znajomym, a my zapraszamy Was już na film. Zabieramy się na redagowanie i rozkładanie sprzętu. Dzisiejszą praktyką jest zajęta GoPro z Robinsona. Oprócz tego mam tutaj mrożoną myszę. Kukurydzę. Zajęty trochę, też także mrożona, zajęty GoPro. Do tego glina rozpraszająca, mrożąca ziemią po zawodach. Mamy tutaj także różnego rodzaju robaczki, jak robinowe, białe, pieńki, a także jeszcze kastery. Mamy tutaj. Mamy także tutaj jeszcze takie kukurydzki w zalewie z Aquastara. Cztery smaki, cztery kolory. No i co, zabieram się za tworzenie zanęty. No, zbijemy tego z połowę, nawet nie. Wystarczy tyle. No. Dobrego. Trochę świeżej odrobinę, żeby coś pachniało. Choć powiem Wam, że ta mrożona aż tak fermentacją mocno nie jedzie. Choć troszkę oczywiście jedzie. Ale wspominałeś, że tutaj jest zanęta z poprzednich baru. Tak, tak, mówiłem o tym, tak. Dlatego trochę to spuszczę. Tam nawet dżoka jest. Tak, trochę to spuszczymy świeżą mieszanką, żeby nie szkodzi. Dobra. Tego. Kukurydzę. Tak. Myślę, że tu jest tak, czy kukurydzy się najedzą za bardzo. No jest fajnie. No zmieniła się, nie? Jest taka bardziej jaśniejsza się zrobiła. No i to zaczęła pachnieć trochę, co nie? No jak żeś dosypał. No dobra, no to co? To co, nęcimy wstępnie i łowimy. Jednak masz rybkę. No, pokaż, jaka ładna. Ale wielka to jest, człowieku. No pokaż, będzie widoczne może. Zaraz. Taka. To jeszcze ci ucieka. Taka płatka. Duża. No, większa od zdręgi, nie gadaj, bo to są zdręgi o atakie. No sam też, no. O, ciągnij, pchnij. Nie wiem, czy masz tam rybę. Do góry. O, płateczka. To jest twoje. No, mniejsza trochę, ale jest. No, no dobra. Złapał pincel tu większą i się chwali, że mniejsza. Ale wielka? No, taka wielka. No, wyrzucaj. I co, i dalej lecimy? Dalej lecimy. Mam drugą sztukę. Wielką. Mhm. Jak widać. Łapami. Biorą łapczywie. No, ale to ten to ci zleża chyba głęboko. Ta to zjadło. Wypychacz? Przydałoby się. No dobra, to ja idę po wypychacz. Dobra, jesteś tu i wracaj do wody. Zobacz, jak napierdziela, o. Zapadł. Pych, no jak wali, o. Jak szarpie. Nie chce mi się wyjmować siatki, bo... Dobra, siemaj. Może byśmy mogli, wiesz, te płotki do siatki wrzucić, potem pokazać, ale... No pokażę, jak oni bierze. Kochana. Ale wielka. Taka jest na wielkość. Aż da ci. Taka wielka bestia jest. A czego ty wyciągasz, a ja nie?
Bo ktoś musi łowić, a ktoś musi się patrzeć i nagrywać przede wszystkim. No rozumiem. Przede wszystkim nagrywać ktoś musi. Dobra. O, jak zjadła. Zobaczyć. No. No, głykła. Dobra, wypychać. Kolejny raz. Masz tam swoją rybkę. Dawaj wodeczkę. Panie od wypychaczu, super ziomek. Co do wody dać ci maleńka. I co, czekamy na kolejną. Jednak się udało złowić. Takie maleństwo. Do wody. Szarpło znowu, że to rzucili. O, już szarpło, szarpło. Dobra. Trzymaj to. Co, i znowu będziesz miał rybę, nie? Zobaczymy. A tu mnie naczuje leciało. Nie wiem, czy jest. Mnie naczuje leciało. Ale chyba. Dawaj tą płotkę. No dobra, masz. Masz na czuja tą płotkę. Na czuja leciałem szczerze, nie wiedziałem, że jest to, nie? To prawie zapadło, no. Takie maleństwo. No takie cały czas, nie? Takie maleństwo. Dobra. No do wody. Trzymaj. A skąd wiesz, że jest? Przeczucie, ta. Przeczucie. Wątpię. Jak jest, to co będzie? To będzie następna rybka. Ja mam zakład, jak wygram ci coś. Może siatkę wyjmiemy, będziemy do wrzucać do tego, do siatki. O, jest. Jest, jest. No, ja ci pomogę. Proszę. Rybeczkę. Jaka nerwowa. Ja jest trochę większa. Kurde, no. Rani się. Wiem, że jesteś większa, ale nie musisz aż tak szaleć. Rybeńko. Moja złota. A duży haczyk. O. Haczyk tam jest malutki. No widzę. No, to rybka jest duża. Do wody. A łowimy. No. Dobra. O, taki jaki... pęczego bacz. Gdzie ty masz? A, tu. O, no. Na dwa białe i pinkę. No i... Już szarpie. Zapadł. Zobaczymy, czy jest. Trzymaj. Tam jest. Zobaczymy, dobrego brania nie było, a ty już przecinasz. No. Zobaczymy, czy siedzi. Przeczucie jest, że siedzi. I co? O, coś tam się błyszczy z tyłu. No, płotka. Cipsik masz. Cipsik gniam, tak? No dawaj. No, jest taka. Nie. O, i jednak ma. Po co daleko łowić, jak tu przy brzegu biorą? Najpierw nie było, już się pojawiła. No po prostu z brzegu biorą. Po co daleko rzucać, proszę? Nie było śmieszniej, jak... A ty jeszcze masz o konia, no. Znaczy, było śmiesznie, jak gadaliśmy sobie. No masz o konia, no. Jak gadaliśmy sobie teraz, to no. Tak sobie ściągnąłem rybę, zatrzymałem koło brzegu i... O, pieszniku mój, no. Kochany. Kochany, daj mu buzię jeszcze może. Ty przy brzegu lepiej nie ma, bo o konie będziesz łapał. Ale nowy gatunek. Płotki nie wyjąłeś, a tu przy brzegu ci o koń wziął. No, na takiego czegoś. Na takie ochłapy, o. Taki. Dobra. Mamy. O. Taką bestię już większą. Już nie taka malusieńka. Uciekaj do wody. Tam nie kija? To płotka idzie jakaś. Kolejna. Nie, zdręga. Zdręga. No właśnie coś innego tak trzeba, bo tak coś ciężej to, nie? Masz. To już jest zdręga, no trzeba. To zdręga. Nie, taka mała już. Jeszcze wytłumacz, jaka różnica jest. No kolorem, no płetwy ma inny kolor, no. Inny jest. Od płotki się różni. Widać po płetwach, że zdręga.
No, już nie spodziewałem się, że no, będzie uzdęga. Nie mów, że łykła. No... no dobra. Nie będziemy tutaj pokazywać. Jedziemy dalej. Zdęga fajna, do wody wędruje. Co tam masz dobrego? Dawaj. O, ma płoteczka zamiast zdręgi, a to też fajna już taka. A już nie jest taka z tych maluchów. Nie jest. Nie szanuj. Taka fajna już, nie? A już takich fajniejszych. A już nawet po zdjęciu jest fajna. No, w końcu się dorobiłem człowieka od wywinania haczyków. Taką. Do cipsików. Do cipsików, tak. Chlabi do wody. Mam płotkę, ty masz zdręgę. Widzisz, czym się różnią? No. Zobacz, kolorem się różnią. Żeby nie poplątać sobie zestawów teraz, bo tak będziemy pokazywać i się poplączemy. O kurde. No masz, ty masz. Widzisz, jakie ma płetwy inne i w ogóle inne łuski? No, ma. No, i dobra. Odpinaj swoją do wody. Swoją odepnę również. Albo ty odepniesz, zobaczymy. No ja już. Hop. Do wody. Teraz jeszcze swoją odpinam. Również wędruję do wody. I lecimy po kolejne rybki. I gratulacje! W końcu masz rybeczkę. Tak, mam. Jest. I już nie ma, jest w wodzie. I co? Raczej ta. A, następna. No masz ten makrele, odpinaj sobie. Do kolekcji, mówisz? Kurde, ale skacze. Wszystkie jednakowe są na takie płocie. Tak. Nie wiem, czy haczyk znajdziesz, no ale... Taka maleństwo, fajna. Trzeba będzie chyba wypychaczem. Tak, tylko chyba tak. Nie ma, nie. Pokaż. Nie no, łykła, dobra. Jedziemy. Moja tam stoi jak zakazany owoc. Trochę pada, chmurka przyszła. No, ładna wdęga. Ładna. I ładnie łykła. Taki wodomorg? Jest haczyk wyjęty. Chcesz ją? Masz. Daj im, wypuszczymy tego giganta. Poszła. Chodź, płoteczka mała. Same płotki. Jesteśmy po czterech chyba nie w pustych. W końcu chyba siedzi jakaś amatora. Gigantyczna. Zdręga. Proszę. Gigantyczna, mówię. Cztery puste, jedna ryba. No, super postęp w końcu. Super postęp w końcu jest. No, taka nie, zdręga. Na wydrze. Wydra ma wydrę. Kurde, ej. Wydra, spokojnie. Ty tylko odpiąć i spadaj do wody. Nie chcę robaka z tych haczyk. Popuć haczyk to jeszcze. O, jest dobrze. Zręgi takie biorą. Takie duże giganty. I co? Następny? Następny lecimy. Po kolejną. Bez spinek. Mamy kolejną. Ale ta to jakoś waria, tak skacze jak szalana, się w ręku nie daje utrzymać. Jeszcze sama się odpina z haczyka. Jest, sukcesik, brawo. Nie mów, no, w końcu się udało. To nie jest sukces. W końcu jakaś rybka chociaż. Gdzie masz ten haczyk tu? Jaka duża. Jeżeć.
Tak. No i dobrze, wyrzucaj. No i jednak puste branie. Chodzi jakby. Nic więcej tu nie było w tym zbiorniku. Masz coś? Ulala. A już fajna, nie? Ulala. Ulala. Ta to już taka fajna. Ta to już pociula duże. Na tym zbiorniku to już gigant. Sobie bierze na kija. Taka już fajniejsza, nie? A ta to już taka fajna. A jeszcze jak ją przybliżę, to już w ogóle taka wielka się wydaje. Do wody. Do wody. Jaki plus. Jest kolejny okaz. W końcu. Po nie wiem już ilu baniach. Nie zaciętych. Taka miniaturka, nie? No, nie wiem, po ilu już baniach nie zaciętych, w końcu się udało jedną sztukę wyjąć. Dobrze. Pyk do wody. Ale było branie już. No widać ko mnie lepiej bierze. No jak siedzę chyba koło cię. Nie no, jak rzucę aż 3 metry ode mnie i już jak ktoś tam coś tam się działo, a nie cały czas cisza i spokój. Człowiek myśli, że to hajszcze, a tu ryba jednak. Zaskoczenie. Super. Gratulacje. Już całkiem, co nie? Widzę, jak widzicie, ładna czy nie? A na te zdręki i tak dalej, nic więcej nie ma. Będę wdzięczny, jak je odepniesz. Dobra, ja cię odepnę, ale przytrzymaj mi żyłkę. Daj. Daj, przytrzymam. Bierze. Czekaj. Co? Kurz. No i mogę ją wrócić, jak też wyrzucasz. Aj, ciepniemy. Wow, jaka duża ta jest, kurde. Jaki gigant ta rybka nasza. Kurde, jeszcze dać. Chodź tu, nie uciekaj mędoj z ręki. Ta ucieka. Bojownik ucieka. I jest w wodzie. Jedzi, jest kolejna pestia, pewnie duża nasza. Jeśli nie spadnie, to będzie. Zobaczymy. No masz tą bestię. Wielka. Jak zawsze na tym zbiorniku. Chodź ty bestię. Jak nie to wypychać. Poczekaj, chciałem ją pokazać chociaż. No nie chcę się pokazać. No. Taka bestia. Nie chciała styknąć. Duży gigant. Pykła? Zjadłeś? Zjadła. Dobra, to za chwilę. No i jest bestia taka oto i do wody. Lecimy. Siup. No, w końcu. Jest kolejna. Masz takiego żółwia zielonego swojego? No to są ciap do wody. No masz taki. No ciap do wody. Dawaj ciap do wody. Rozumiem. Pyk. Jest kolejna zaliczona. Wyciągaj. Do góry. No, hej hop, do góry. Wyciągaj. No ma to panka. Nie, płotka. Widzisz? A ktoś mówił przed chwilą, że nie masz rybki. Nie.
nie masz rybki. Ja. No i no, a wiecie, że ja nie miałem tej ryby w sumie. Że ośmieszaj, nie miałem jej, tylko Janek zaciął i musiałem chwilę poczekać. No, przytrzymałeś ją. Przytrzymałem sobie tylko koło brzegu. No. No i takie zaskoczenie przy brzegu. Takie miłe zaskoczenie. Znaczy bardziej mi się spodziewał tego okonka tutaj, do wody. Ale płotka też przyjemna. Teraz kolejna sztuka. Big. O, ładna. Ta jest ładna. No. Taka jajka. No wyrzucaj. Ale ładna. Zdjęcie? Ładna. No już zrobiłem. A jak się trzepie? No bo przecież żywa jest, się trzepie, no wrzucaj. Ale to jest gigant już tego zbiornika. No tak, no przecież tym z rękami jak palec, no to co oni będziemy pokazywać, nie? Dobra. Jest kolejna, zaliczona. Taki big fish. Człowiek jest od odpinania haczyków, też plus. Tak, no wrzucamy. Tak, do wody. Ciekawe, czy ktoś z widzów policzy, ile tych ryb było. Sztukowo. Ja. Panu. Ale tylko liczamy te, co widać na filmie. Nie liczamy wszystkich sztuk, które wam no, nie pokazałem, bo ich jest za dużo, żeby pokazać wszystko w odcinku. Może się uda dobić do jakiejś 50, może setki. Zobaczymy. Ściągnął ich wędkę. No ściągnąłem wędkę, no i jak ściągałem, to o, taki okleja taka. Piszczy! Piszczy, słyszałeś? Piszczy! Piszczy. Do wody, nie? Tak. Wypuść, wypuść. Tak ma być. Czekaj, bo to... O. Takie makrele. Tu się wędkuje na wydrze. Nie? No, takie są cały czas. Nie ma nic większego. Tyk, do wody. Uuu, jaki plusk, jakby jakiś gigant. Jest rybcia. Wspólnie wypracowana z Jankiem. Wspólnie. Tyle brań. A czyż tam ci fajnie szarpie? Większa płość to fajnie szarpie. No może zdręga. No, dobra. O, dawaj. O, fajna płoteczka. Fajna, fajna. No. Masz telefon, ja będę wypinał. Dawaj, wypinaj. Tak jest ekspertem. Trzymaj żółkę, ekspert. Dawaj. Musimy sobie pomagać chyba. No taka myślę, że wspólna ryba. Tak, ktoś ją wyjął, a ktoś mnie wypiął. Jest haczyk. No jak ktoś nie ma wypychacza, to jak może wypiąć? Tak. O, wyleci ci. Nie wyleci taka malutka. Między palcami. Do wody. Jest. Kolejna sztuka zaliczona. Do kolekcji. Jest sztuka wielka. No, rybla nie wzięła. Wzięła ryba. I w wodzie ryba. Zbijaliśmy się już. No i co, Jasiu? Ostatnia rybka już no, dzisiaj. No, mamy kij tam. Taką poleczkę. Poszczęściło ci się. No, na czarnego. Haczyczka. 16 takie. Ok, małe. Jeszcze jem, jako ładna. Ja mam brudne ręce, ja będę pokazywał. No ładna. Pyk. Co, haczyk? Zmiana? Haczyka? Haczyk 16. Porwany już. Dobra. Zanęty wyrzucamy. Spanamy. Rzeczy nasze spakowane, graty. No i co? Widzimy się już na zakończeniu tego odcinka. Witamy was po łowieniu. No, witamy was ponownie. Jesteśmy już po wędkowaniu na wydrze. Tak zwany zbiornik, nie? Tak. PZW. Tak. Tak, nie za duży. No, tam widać. No, się udało się połowić, szczególnie mi. No, Kamil dzisiaj to... Zaszalał. Nie będę mówił. Z tymi aluchami. Pojechał równo. Ale... Jak nie zdręgi to płotki, a ja tam siedziałem tylko i się patrzyłem, no bo po prostu zagarniał dzisiaj. Ale rybki nie były zbytnio imponujące jego wielkość niestety. Choć myślę, że na wagę jakby tak wszystko zliczyć, no to może było parę kilo tych
maluchów? No, może trochę więcej, no ale same płocie, no, z ręki płocie. Na pewno filmie wszystkich ryb wam nie pokazaliśmy, to nie tylko jakiś urywek z tego, co połowiliśmy, bo właściwie były bajne cały czas u mnie, przynajmniej z opadu. Nie wrzucił i musiał już zwijać, no co? Dwa pinki jednego białego, albo dwa białe i jednego pinka i do przodu, no. Kastery też mieliśmy, ale sobie odpuściliśmy je całkowicie, tak samo rubinowe robaki również. No jak wchodziły nam na podstawowe robactwo, no to żeśmy po prostu sami nie wymyślali, tak? Tak, była również kukurydza, ale to całkowicie nie wypał dzisiaj. No na tym zbiorniku to w ogóle. Powiem wam, że oprócz zdręgi i dzisiaj płatki to nic. No i jedną obcinkę mieliśmy tylko żyłki, nie? Może no, jedna obcinka. No i okoń. No i okonek, no, taki nie za duży też, dłoniaczek. I tylko tyle, no co? Ale co bałem się, że była, pomimo to była fajna, że filmik był owocny w ryby na pewno. No i co, widzimy się chyba w kolejnych odcinkach. Jeżeli was jeszcze zachęcamy do subskrypcji, łapki w górę. No łapeczki to na pewno. Za każdą rybę inna łapka. Za rybę jedna łapka? No to by się chyba zeszło. Oprócz tego także komentarz w moim odcinku, udostępnijcie go także znajomym, a my będziemy kończyć na kanale. Siema. Pewnie pokażemy się na innym odbiorniku.